Druk numer 394. Referuję, rozumiem, że pan Krzysztof Jakubowski. Tak? Uchwałę do naszych uwag z wersji odroczenia nowego studium do nakazania kierunków. Miasta Krakowa. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Świętej Zderzenia zgłasza następujące projekt do studium. Punkt pierwszy. W ruchu 11 nr 20 kierunka zmian w strukturze przestrzennej prosimy o uzupełnienie tekstu w następujący sposób. Ziemię urządzona od gruntów działkowych dotyczy kształcenia zieleni urządzona na ogólnie dostępną oraz realizacji obiektów sportu komponowanych z zielenią urządzoną. Podobno dodanie zapisu uważamy za konieczne dla uniknięcia możliwych nieprawidłowości interpretacji pewnej zapisu istniejących. Punkt numer 2. Jednostki numer 19. Te jednostki to są jakby rozdziały tego, żeby to było jasne tego studium. Dlatego to jest tak dziwnie formułowane. W wyjściu z Kaufmana pojawia się symbol zawodowy wielorodzinnej. Tam kategorycznie nie wyrażamy zgody na zawodowy typu NW przy ulicy Kaufmana, zabudowany obecnie wyłącznie domami jednorodzinnymi. Ten typ zabudowy nie jest nawet wpisany w tabelę tej jednostki technicznej, nie zawiera w związku z tym żadnych danych o wysokości zabudowy godnych planów, a tylko znajduje się na rysunku studium. Prosimy o wypracowanie oznaczenia z rysunku studium. To jest zabudowa, mówiąc ogólnie, wielomieszkaniowa o niższej intensywności, ale wielomieszkaniowa. Numer 3. Nie został ujęty w studium nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 780 zachodniej części osiedla Bielany przy autostradzie A4. Obecnie zarząd dróg wojewódzkich jakoby jest na końcowym etapie procedowania decyzji środowiskowej dla tej drogi. Numer 4. Uznajemy wydzielenie tej wielkości terenów zielonych ZN wewnątrz terenów MN w rejonie ulicy Przyszłości Orszanica nieuzasadnione. Ani zasadami wody przestrzennego, ani terenami ochrony środowiska. Uważam, że nawet już ulica Przyszłości powinna mieć zapewnioną ciągłość i dwukrotne włączenie w ulicę Chemnicką, ponieważ kilkuset metrów i wąski sięgacz nie jest zobowiązaniem, jakie można uznać za teren, głowy zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i obsługi tego terenu przez służby komunalne. To jest przez ten wniosek mieszkańców i posiadaczy działek w sąsiedztwie. Tam już stoją domy, ale no ciężko obsługę, ponieważ drogi to takie nie ma. 5. Wnosimy o przeanalizowanie zasadnicze połączenia ulicy Szyszko-Bohusza, czyli są cięcia Józefa. Takie rozwiązanie może oznaczać, że duża część ruchu kierującego się w stronę ulicy Jodłowej przeniesie się w ulicę Szyszko-Bohusza, która nie jest dostosowana do przyjęcia dużego ruchu z racji tego, że szerokość jezdni wynosi niecałe 5 metrów. Korzyści wynikające ze zmiany prawa drogowego będą niewielkie, zwłaszcza że w sąsiedztwie około 200 metrów jest skrzyżowanie sygnalizacją. Dotyczy to przedłużenia. 6. Wnosimy ponowną analizę dla terenów przeznaczonych pod zabudowę w Przegorzowach. Chodzi tu przede wszystkim o tereny zielone wzdłuż obwodnicy Przegorzowskiej po prawej stronie punktu Bielan, teren zielony w Szucy Kamedulskiej na przeciw ośrodka zdrowia oraz działki w ulicy Borówczanej, a także tereny pod Lasem Polskim na wschód od ulicy Gajowa. Zachodzi tu bowiem wyraźne kolizje zapisów proponowanych w studium z zapisami funkcjonujących już w obiegu prawnym planów Przegorzowy oraz Las Polski. Rada Dzielnicy Siódmej zastrzega sobie prawo do ponownego stosunkowania się do ustaleń studium po jego wyłożeniu do publicznego oglądu. To jakby jest naturalną rzeczą, że mamy do tego prawo, ale ta klauzula się pojawiła. Uzasadnienie. Studium jest kluczowym instrumentem planistycznym pozwalającym kompleksowo i wszechstronnie kształtować politykę gminy. Dlatego uzasadnienie zawiera wszelkie analityczne uwagi do tego planowanego dokumentu poddane zostały stosownej analizie. Dziękuję. Ja mam pytanie. Szanowni Państwo, bo będzie sporo poprawek i teraz, żeby nam się to wszystko nie powieszało, to ja mam dla Państwa taką propozycję, żebyśmy najpierw zabrali głos i złożyli poprawki w odniesieniu do punktów w tym projekcie uchwały, który przeczytał nam Pan Przewodniczący Komisji, a następnie, jeżeli ktoś ma poprawki dodające kolejne punkty, żebyśmy je wnosili i o nich dyskutowali, dlatego że zrobi nam się straszny chaos. Więc na razie proszę dyskusję na temat projektu uchwały, potem zaczniemy wnosić poprawki, jeżeli są poprawki, o dodatkowe zapisy. Odrębne punkty. Odrębne punkty. Kolejne, od 7. Proszę bardzo, Krzysiu Szpacie. Ja chciałem zgłosić dwie poprawki. Pierwsza poprawka, bo zgodnie z zapisami studium ogródek jordanowskich w Przegorzowach, ten starszy,
przy ulicy Szyszko-Bokusza jest terenem zabudowy jednorodzinnej. Uważam to za trochę absurd i moim zdaniem eksplicyte w uchwale po prostu napisać, że się z tym nie zgadzamy, bo to jest jeden z najważniejszych problemów, jakie to nowe studium może wywołać w Sztogorzałach i dlatego chciałem coś tam mówić też poprawki. Paragrafie pierwszym To jest nowy punkt. Nie, tak? To jest temat jednego punktu szóstego. W ramach punktu szóstego, dobrze. Powtórzenie punktu szóstego. Proszę. Paragrafie pierwszym w punkcie szóstym dopisuje się na początku następujący tekst. W naszym przekonaniu ten, na którym znajduje się obecnie ogródek Jozanowski, w nawiasie działki 191 łamane przez 6, działki 300 łamane przez 4, obręb 17 krowod 2, to powinien pełnić swoją dotychczasową rolę. Były wymienione działki są własnością miasta Krakowa, więc zachowanie stanu obecnego nie uderza w interes prywatnych podmiotów. Dalej, ta zabawa dla dzieci odgrywa ważną rolę dla społeczności lokalnej. Jest zupełnie niezrozumiałe, czemu opozycja projektu studium przewiduje na tym terenie zabudowę jednorodzinną. I dalej, żeby to gramatycznie było, skreśla się słowa chodzi tu przede wszystkim, zastępuje się słowami chodzi również o, żeby było płynne przejście do tych dalej wymienionych punktów. I druga poprawka, taka redakcji techniczno-formalna, żeby nie wprowadzać w błąd mieszkańców, bo tu piszemy o uwagach do studium, a to jest wersja robocza studium, więc warto to napisać, że to są uwagi do wersji roboczej z projektu studium i ten... Ale nie. Tytule. To może nie chodzi o to bardzo. Tytule mamy w sprawie uwagi do wersji roboczej nowego studium. Jest napisane. A to w takim razie to jest. Czyta jedna poprawka. Proszę, czy są jeszcze jakieś kwestie tych sześciu punktów? Proszę pana Rzeka. Ja mam odnośnie punktu 5 i odnośnie punktu 6. Mianowicie wydaje mi się, że po pierwsze dlatego, że mieszkańcy Przeworza niedawno, całkiem niedawno byli brali pilny udział w procedowaniu między wybudowaniem gospodarowania przestrzennego. Ale szanowni państwo, spróbujmy się z tym wybrać, chyba to jest trudna uchwała. Nie mówię to wyjątkowo, przepraszam. Ponieważ mieszkańcy byli związani z procedowaniem wybudowania gospodarowania przestrzennego Przeworza Wielkopolskiej. I te oba plany były są skutkiem, powiedzmy, wielu kompromisów, które stworzyły pewien ład z powrotem na tym terenie. Ludzie się zgodzili i te plany, o ile wiadomo, nie ma żadnych prób podważenia tych planów i bardzo dobrze. To ja chciałem, aby sprzeciw wobec połączenia się Szyszko-Bokusza, który był jednym z podstawowych, proszę państwa, uwag mieszkańców do pierwotnej wersji planu, miejscowego planu i który był później omawiany z prezydentem, który obiecał, że takich prób do połączenia ulicy Szyszko-Bokusza z księcia Józefa nie będzie. No po prostu w sposób jasno wyrażony, więc dlatego proponuję zastąpienie w punkcie 5 słów wnosimy o przeanalizowanie słowami nie wyrażamy zgody na połączenie ulicy Szyszko-Bokusza z księcia Józefa. I drugą poprawkę chciałem zgłosić w odniesieniu do punktu 6, gdzie chciałbym prosić o zastąpienie słów wnosimy o ponowną analizę dla terenów przeznaczonych pod zabudowę. Zastąpić słowami nie wyrażamy zgody na powiększenie terenów pod zabudową poza obręb aktualnych terenów pod zabudową w terenie aktualnego planu MPZP Przegorzały i aktualnego planu Las Wolski. Dlaczego? Dlatego jak powiedziałem, że to są bardzo niedawne plany. One są skutkiem kompromisu społecznego. Mieszkańcy Przegorza brali udział w ilości ponad 400 osób w podpisach do poprawek do tych planów. One były procedowane, teraz powiem też o jednej, powiem może na koniec, koniec sesji państwa jednej sprawie związanej z tymi planami, która wynikła w tej chwili w trakcie inwestycji, która jest realizowana na ulicy Pajęczej. I po prostu jeżeli będziemy, jeżeli to studium w takim formie, jaka jest tutaj, przyjmie wersję ostateczną, to znaczy nie będzie to już, zostanie już wyłożone, to będziemy mieli kolejne protesty, kolejne kilkaset osób będzie się podpisywało pod uwagami do tego studium. Możemy tego uniknąć jako Rada, jeżeli w sposób jednoznaczny wypowiemy się przeciw. Dziękuję bardzo.
Łukasz, potem Marta. Taką uwagę właśnie do odnośnie tej poprawki, ale razem również do punktu drugiego, że zastanawiam się, zwykle w uchwałach przecież nie piszemy, właśnie nie wyrażamy zgody w ten sposób, ponieważ chyba nie jest to naszą kompetencją, tak mi się wydaje. Inaczej to wyrażamy zgodę czy nie wyrażamy zgody, nie ma to żadnego znaczenia i zastanawiam się, czy nie zastąpić to jakimś innym sformułowaniem, które będzie brzmiało troszkę bardziej poważnie. Jeżeli mogę... Nie zasadne. Tutaj jest to śródstwo powiedziane. Zachodzi tu bowiem wyraźna kolizja z zaproponowanych studiów, z zapisaniem dotyczących już obiegu prawnych szalików. Ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że my nie wyrażamy zgody lub niezgody na usługi, bo mianujemy, tak? Jest to trzymać się. No pewnie nie wyrażamy zgody, to jest oczywiście to formalne, bo tego nie ma. No właśnie, dlatego się tylko właśnie obawiam, że jak to będzie też zobaczone, czy odebrane z mieszkańców, którzy uznają tak, tej uchwale napisali Państwo wyrażają zgody lub nie wyrażają, to dlaczego w innej uchwale Państwo również nie mogą tak napisać. Przecież to do Was należy, że się zgadzacie lub nie. To jest takie, myślę, zaburzanie, rozmywanie funkcji Rady i naszych kompetencji. Po prostu tylko na tym, może, może byłoby jakieś inne, również mocne słowa, równie kategoryczne, ale które nie byłoby tej właśnie wyrażane zgody formuły. Bo tak mówię, nie jest tyle kompetencją Rady, czy nic. Bo precyzowania, czy to połączenie planowane miałoby być połączeniem wzdłuż istniejącego wojska? Tak, bo w woli przypomnienia to w zeszłej kadencji mieliśmy tutaj grupę mieszkańców Przegorzał, którzy bardzo radykalnie protestowali przed jakimś planom, to był mniej więcej rok 2008-2009. Pamiętam, że tam była bardzo radykalny sprzeciw właśnie przeciwko próbą połączenia tak wzdłuż wojska. To powiedział wyraźnie, że to jest jakby wbrew woli mieszkańców, którzy od lat pilnują tego tematu, żeby nie było tego połączenia. I druga kwestia to jest ewentualnie dojścia czy dojazdu do istniejącego ogródka. Bo jeżeli bo to jest bardziej kwestia drogi koniecznej, prawda, to jest przestrzeni prawa cywilnego, a nie planu, prawda? To miasto powinno służebność wystąpić, prawda, dojścia i nie jest zabudowania z trzeciej strony, ze czwartej, to nie tego co wiem, to w tym momencie chyba, bo nie daje sobie uczyć, jest służebność, jest dojścia do tej działki. Ja rozumiem, że nadal poprawki pozostają, pomimo dyskusji poprawki zostają tak sformułowane, jak zostają, nie ma żadnej zmiany, zobaczymy teraz. Czy ktoś jeszcze w odniesieniu do tych sześciu punktów chce zabrać głos, zadać pytanie? Proszę bardzo. I mam pytanie, jeśli dobrze wszystko zanotowałem, poprawka dotyczyła punktu szóstego, poprawka pana Andrzeja i poprawka Krzysztofa. Tak, i one jest jedna poprawka w odniesieniu do punktu piątego, tak? I dwie w odniesieniu do punktu szóstego. I teraz pytanie, czy, bo te poprawki dotyczą tego samego punktu, więc a Krzysztof rozbudował ten punkt jeszcze? Czyli rozumiem, że pan Andrzej zgadza się z tym rozbudowaniem i chce o dopisanie tego. Tak? Absolutnie tak, popieramy te kolegi. Czyli możemy przyjmując te dwie poprawki rozbudujemy. Wracając jeszcze, nie można. W odniesieniu do tych sześciu punktów, co jeszcze jakieś tutaj? Macie mówiąc o tym pomysłu, po prostu nie pisać. Natomiast nie wyrażamy zgody, to wyrażamy sprzeciw. Jest to chyba równie mocne, a powstaje nie ma problemu, można z tego. Czyli jeszcze raz, wyrażamy sprzeciw, tak? Myślę, że tak. Nie wyrażamy zgody, tylko wyrażamy sprzeciw. Rozumiem, że możemy na powiększenie. Wyrażamy sprzeciw na powiększenie. Przeciw. Jeszcze raz, ja powiem dzisiaj, jestem to chory. Jeszcze raz spróbujcie to sformułować i... Dobrze, czy w odniesieniu do tych sześciu punktów projektu uchwały, czy są jeszcze jakieś wnioski, uwagi, pytania? Proszę. Ja się właśnie chciałam zapytać, czy ewentualnie tej czystowej by się nie mogło. Ale to ja mówię na razie w odniesieniu do tych sześciu punktów. Zaraz idziemy dalej. To ja nie zamykam tej dyskusji ani wnoszenia poprawek.
Dobrze, szanowni państwo, to ja sobie pozwolę rozpocząć tą drugą część, czyli składanie poprawek do całej uchwały. Szanowni państwo, bardzo proszę, ja chciałem dalej kontynuować. Bardzo proszę. No to dobrze. Szanowni państwo, składam poprawkę do projektu uchwały. Będziemy czytać jeszcze raz przed głosowaniem. Każda poprawka będzie głosowana spokojnie. Będę miał wątpliwości, będziecie pomagać w czytaniu. Dopisuję jeszcze kolejne punkty w uchwale. Punkt szósty. Siódmy. Przepraszam, ale ja sobie zmienię w punktacji. Nie wiem. Siódmy. Widzimy konieczność wymiany informacji z Małopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie w sprawie ewentualnych prac wykonywanych w związku z odprowadzeniem wód opadowych potokiem olszanickim z terenu to lotniska. Obawiamy się, że zapis ZN może być przeszkodą w powyższej sprawie. To wynikło z mojej wizyty razem z Marcinem i chyba z Jurkiem. Byliśmy tu u pana kierownika Zarządu Melioracji. Oni planują, są zaawansowane rozmowy już w Olszanicy, gdzie przebiega potok olszański po terenach ZN, rodzaj jakiegoś polderu zalewowego. Szczegółów nie znamy. Pani dyrektor biura planowania powiedziała, że ostatni kontakt mieli z Małopolskim Zarządem Melioracji 3 lata temu i poprosiła, że faktycznie, jeżeli coś takiego istnieje, żebyśmy to wpisali, oni sami się skontaktują i będą szukać porozumienia, czy tam jest jakaś sprawa, czy nie. Moim zdaniem należy to wpisać. Wnioskujemy o ujęcie w studium planów budowy wodociągu oraz kanalizacji w osiedlu Olszanica Bory. Ja przeczytam jeszcze dwa punkty i powiem, dlaczego je proponuję dopisać. Punkt dziewiąty. Widzimy potrzebę uwzględnienia w studium wskazania kierunków ochrony mieszkańców przed hałasem. W odniesieniu do naszej dzielnicy na szczególną uwagę zasługuje zaplanowanie budowy ekranów akustycznych na odcinku obwodnicy autostrady A4 wzdłuż zabudowań osiedla Olszanica Bory. Punkt 10. Wnioskujemy o dokładniejsze naniesienie w studium obszaru zarezerwowanego pod przyszły parking Park and Ride Przegorzała. Chodzi o teren ZN, który uniemożliwi w przyszłości budowę tego zamierzenia. Ja mam takie cztery wniosłe punkty, one są wynikiem różnych rozmów. Wydaje mi się, że tu w studium tego nie ma. Te punkty odnośnie borów olszanickich znalazłem dzisiaj pana przewodniczącego Komisji Planowania pismo obszerne od mieszkańców Bory Olszanickie, którzy postulowali, abyśmy na właśnie takim etapie w ich imieniu coś takiego złożyli. Ponieważ owszem, to studium nie ujmuje tutaj jeszcze tej infrastruktury, znaczy są tematy, które są dla nas zupełnie nieczytelne. Ja mam takie obawy, że przez to tylko, że są nieczytelne, jeżeli nie wymienimy tych rzeczy, to powiedzą później, no to gdzie byliście, jak trzeba było to mówić. Więc to są takie cztery punkty. Czy ktoś w odniesieniu do tych czterech punktów chce z państwa zabrać pytanie, jakieś uwagi? Jeżeli ktoś z państwa by się nie zgodził z którymś z tych punktów, ja mogę wykreślić, żeby głosować poprawkę bez jednego z tych punktów. Natomiast to są te informacje, które ja pozyskałem. Czy ja tam słyszałem o tych ekranach tam przy autostradzie, czy one zdadzą egzaminy, które to będą robione przy... Nie zdadzą. No właśnie. Znaczy inaczej, ale powiem państwu tak, jeżeli podejmowaliśmy uchwały w tej sprawie, pisaliśmy do generalnego dyrektora w tej sprawie rok temu, czy dwa lata temu, to teraz będziemy decydować, czy zdają, czy nie zdają. Nie wiem, mieszkańcy proszą od lat i wnioskują o te ekrany na Borach Olszańskich. To jest jeden z trzech ich głównych postulatów. To, co mamy zostawić mieszkańców teraz samych sobie? Nie. Jeżeli w studium tego nie ujmą, to już nie jest nasza sprawa. To nie ujmą, odrzucą te wnioski. Dziękuję. Z czym problem? Czy jeszcze jakieś pytanie o Julia? Mam jedno pytanie, bo właściwie takich parkingów, o których wspomniałeś, było kilka. Czy jest jakiś... Ja nie znam żadnego innego poza tym przy ulicy. To znaczy jeszcze na Księcia Józefa jest tam bliżej stacji benzynowej. W którym miejscu? Między stacją a ulicą. Ja się odnoszę do tego, co widzę w studiu. Widzicie dwa kantery Park and Ride? To już mówię, o co mi chodzi, żeby przeczytać. Ja się nie dawali, że się tak.
moja poprawka. Szanowni Państwo, popatrzcie się, jak tutaj nam zaprojektowali. Cały teren ZN, moje pytanie do Pani Dyrektor, wyraźnie myślała, że ZN nie przewiduje parkingu. To pytanie, jeżeli tu dali ten prostokąt parking drive, to gdzie on będzie? To jest ta biała plama, to może jest dużą domy, no co to? Gdzie pamiętam? Po białej, w kierunku centrum. No właśnie, to znaczy tylko ten liczny zapach, tak? Ale ten teren obejmuje 2,5 hektara w sumie, także to jest dużo. Ja nie wiem, dlatego chciałbym, żeby nanieśli wyraźnie z oznakowaniem, o który chodzi kawałek. To nie jest prośba, żeby zwiększyć, ani zmniejszyć. To są precyzyjne określenie, który teren jest pomówany. Czy jeszcze jakieś pytania uwagi do tych 4 punktów? Czy mam któryś wykasować, żeby Państwu było łatwiej głosować za poprawką przeciw? Dobrze, proszę bardzo, z tego co wiem, Krzysiu się zgłaszał, to przepraszam, chyba pierwsza się zgłaszał. Ja w tej czasowej partii, bo taki sam argument w tej chwili powiedziałeś, że lepiej zgłosić, niż później nie zgłosić, żeśmy nie zgłaszali. Tak, tak, tylko że to proszę napisać poprawkę, jak ma brzmieć w sprawie ulicy Cisowej, bo ja nie potrafię przywołać ani numeru działki, ani żadnej. No ale nie musi być, okazuje się, numer działki, bo jest inna sytuacja, poczekaj, no muszę powiedzieć. W punkcie 4 tam pisze, że jest też w sumie bez numeru działki. Chodzi o to, żeby nie uzasadnić, nie poszerzać terenów zielonych, jeżeli jest na przykład teren ciągłej zabudowy. Dobrze, czyli w takiej sytuacji ja proszę, żeby tą sprawę z sobą ktoś napisał. Ktoś mi pomoże? No na pewno. Proszę bardzo. Cóż pan. Dziękuję panie Marku. Pan Marek, druk. Grasienko, znajdziemy jeszcze dwóch poprawki? Nie. Próbujemy. No. Czekaj, Marcin, tak. Proszę bardzo, kto następny zgłasza się do głosu? Jasiu? Już słucham. Proszę o ciszę. Proszę Państwa, może nic się czytam. To są ogrody takie mieszkalne, mieszkańców Olszanicy. Oczywiście wiem, że wszyscy będą do tego studium składali wnioski, bo myślę, że jako dzielnica, jako taki jeden wniosek już na samym początku po prostu złożyłem. Na pewno każdy z tych mieszkańców to są jedyne tereny, które, na których mogą się rozbudować w zasadzie rodowici mieszkańców Olszanicy. Tutaj w samym środku jest taka ciastota, gdzie to są takie po prostu tereny, gdzie chodzą dla dzieci, do ludzi, którzy po prostu mieszkają w danym terenie. Teren jest już ustrojony, przygotowany. Dlatego pisałem w tym wniosku, że na tym po prostu części to jest ulica Powstania Zdrzeszyłowego i tu jest ulica Piotra Skargi. Tutaj są mokradła, gdzie Olszyny, więc wiadomo, że ten teren oczywiście pod budownictwo nie pójdzie. Więc w tym wniosku pisałem, że w zasadzie cały to łączy z tym. Nie wiem, czy uznają jeszcze teren. Rozbudowali się cały czas tutaj w tym kraju. Są wszystkie spary już budżetek obok ustawiony, tu są domy, które istnieją. Ludzie już posiadają zezwolenie na budowę, a nie ujęte jest to w tym studium. Wiadomo, że będzie weryfikacja samego tego projektu studium z uwzględnieniem zezwoleń na budowę, które są już wydane. Po prostu wychodzą już naprzeciw mieszkańców. Pisałem taki wniosek, żebyśmy uznali te tereny. Pusetki przepadają, proszę. Pusetki przepadają, jak powiedzmy. Pusetki przepadają, ale są zezwolenia na to. Dlatego bardzo Państwu chciałem pokazać okręt. Przypuszczam, że mieszkańcy też będą występowali, każdy kto tutaj możemy już to na samym początku, więc wnioskuję o zmianę w jednostce nr 39 Olszanica terenu ZN, bo to jest zielem, tak, przeznaczenie. Przeznaczenie. Jednostce numer terenu. Przeznaczenie. Przez
inaczej. Dobrze, zejdziemy na NN. W całym terenie nie ma innej znacznej siedzi, jest NN, czyli tak zwany niska zabudowa. Zdajemy się obrębie ulic Insurekcji Kościuszkowskiej i Powstania Styczniowego do ulicy Piotra Skargi, dlatego określiłem to mniej więcej na tego miejsca. Nie wiem, czy nie to uznaje. Tereny te posiadają uzbrojenie, kanalizacja, gaz, woda, prąd i planowana jest zakładka transportowa w ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej. Jako dzielnica sami zabezpieczamy. To byłby kolejny punkt. Czy myślał, czy to jest dobry układ? To byłby punkt dzielnicy, nie wiem, na mieszkańców, czy coś. Dobry, chyba, proszę. To może zgłosić poprawkę brzmi tak, że prosimy o zmniejszenie terenów ZN przy ulicy Dzisowej o działkę usytuowaną pomiędzy skansenem budownictwa drewnianego, a pozostałą zabudową mieszkalną, mieszkaniową jednorodzinną. Stawia się RN. I przeznaczeniu pod zabudowę dobrze. Proszę bardzo, kto jeszcze? Łukasz. Zgodnie z prawem zaburzę nasz harmonogram, ale zgodnie z konsekwencją przygotowałem taki też projekt uchwały z miastem zdanie z punktu drugiego. Poprzez tak, poprawkę tego zdania kategorycznie nie wyrażamy zgody. I na zdanie następujące wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec zabudowy w Buchenerbu przy ulicy Kompana. Przez jedno E dla jeszcze. Jedno E trzeba być. Tam są na Kompana. Dobrze. Zastanie do Kompana. Tak, proszę. Więc to jest Piotr, proszę. Z punktu 5 dziękuję sobie właśnie proszę podejścia. W tym momencie ja na chwilę, 5. Ponadto prosimy o przeanalizowanie wszelkich proponowanych projektów w lokalnym celu komunikacyjnym, proponowanych i antyzorganizowanych. Dopisuje się w punkcie. Odnosi się o graficznym ograniczeniu ciągów komunikacyjnych i tutaj jest ciągów pieszych, ciągów pieszo-jednych i ciągów jezdnych. To jest taka, że przed Gdańską Polską tak samo oznaczone wszelkie ścieżki jak ulice, więc nie szybko popuszcza. No i tutaj jest konsekwencja tego, że może się okazać to, co jest oznaczone jako nowo powstała ulica, to tak naprawdę według planów nie jest ulicą, tylko jest po prostu ścieżką ciągiem pieszym, tak się może okazać. Kolejny punkt wnosimy o zaznaczenie graficzne ciepłowodnego wypływającego z Wadocka Obramińskich. To jest kolejny punkt. Bo tylko problemy są w tak samym stanie miejscowym tego Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, uwagi, propozycje do projektu uchwały dotyczącego studium roboczej wersji studium? Ale jest to zagłosować Omblu? Nie, głosować poprawki. Możemy co najwyżej to będę starał się nie czytać do słowy, chcę popatrzeć zmiany Państwo mniej więcej pamiętać. Proszę Państwa, proszę skoncentrować, zaczynamy. Pierwsza poprawka prośba Krzysztofa Kwarciaka dotyczy punktu 6, gdzie dopisuje się na początku ten next w naszym przekonaniu teren, na których znajduje się obecnie ogródek Jordanosu i powinien pełnić swoją dotychczasową rolę i tak dalej. Tam jeszcze dalej jest, że skreśla się słowa chodzi tu przede wszystkim i zastępuje słowami chodzi również o. Było spójne. Czy to jest zrozumiała poprawka dla Państwa? Kto z Państwa jest za poprawką autorstwa Krzysztofa Kwarciaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Poprawka. Krzysiu, ty byłeś za, przeciw? Ja? Tak, przepraszam, to tak nie dostrzegam. Kolejna poprawka jest to poprawka
pana Andrzeja Budziaka i tu jest dotyczy punktu 5 najpierw, czyli w punkcie 5 zastąpienie słów wnioskujemy o przeanalizowanie słowem nie wyrażamy zgody na połączenie. To miało być to zmiana. Zmieniliśmy tam, możliwe, że w tekście tylko w jednym miejscu zmieniliśmy. Aha, bo przepraszam, zmieniliście w jednym miejscu, czyli przepraszam, będzie to nie tak jak tu jest to. Sprzeciwiamy się. Sprzeciw. W kwestii powiększenia. Połączenia w nadzwyczajnym. Wyrażamy sprzeciw. Moment. To są dwa punkty. Ja teraz czytam odnośnie punktu 5. W obu przypadkach miało być, żeby było wspólnie uchwalenie. No proszę, to poprawę jeszcze, proszę. No musi to być pisane. No jak my to sobie przyjmie jutro? Tu zostaje pani Grażynka sama z tym i będzie przypominać sobie jak było. I czytelnie. Tu rozumiem, że chodzi o zmiany, że jest ostrzej niż tutaj w tym momencie, ale nie aż tak ostro, że każdy nakazuje. Wyrażamy sprzeciw wobec danych połączenia. Zamiast wnosimy o przeanalizowanie zasadności połączenia, to wyrażamy sprzeciw wobec planów połączenia. I w punkcie 6 ponownie zamiast słów, bardzo proszę przeczytać, zamiast słów wnosimy o ponowną analizę, wyrażamy sprzeciw w kwestii powiększenia itd. Rozumiała to jest rozumiana poprawka? Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, druga poprawka przeszła. Trzecia poprawka to jest dopisanie 4 punktów, które złożyłem osobiście. Przypominam, sprawa melioracji, żeby sobie sprawdzić, czy tam jest zgodność ze studium i przyszłą inwestycją. Wodociąg i kanalizacja na Borach, ekran na Borach, ale i też również, żeby, bo tu w studium nie ma, ale pani dyrektor powiedziała, będą strefy ciszy tworzone w Krakowie w tym nowym studium. Także mam nadzieję, że wtedy to dostrzeżenie. I o dokładniejsze naniesienie wszystkiego obszaru zarezerwowanego po przyszły parking. Może to jest sugestia istotna, może nie. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, że ta poprawka jest przyjęta. Poprawka kolejna autorstwa pana Jana. Przed chwilą słyszeliście Państwo, chodzi o tereny w okolicach ulicy Insurekcji Kościuszkowskiej Powstania Styczniowego, gdzie jak wiemy są już pozwolenia i tak dalej. Tam jest ZN. Pani chce, żeby miasto się nam rozszerzyło, więc kto z Państwa nie miasto, Ja myślę, że Państwo, że faktycznie w tym studium, to z wieloma przewodniczącymi rozmawiałem, jest tak, jakby to studium było przepisane z tych prac, jakby nie uwzględniono zupełnie to, co się stało w ciągu ostatnich 5 lat w Krakowie. Kto z Państwa jest za tą poprawką autorstwa pana Jana? Nie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Was wstrzymujący, tak? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka autorstwa pani Ewy Cisło. Prosimy o zmniejszenie terenu ZN przy ulicy Cisowej. Tam jest sytuacja, szanowni państwo, faktycznie na czasie procedowania planu zagospodarowania przestrzennego faktycznie mieszkańcy nie mogli wnieść o tą zmianę, ponieważ studium nie pozwalało. I w nowym studium znów nie pozwala, więc no abstrakcja zupełna. Czyli tak, prosimy o zmniejszenie terenu ZM przy ulicy Cisowej o działkę usytuowaną pomiędzy skansenem budownictwa drewnianego, a pozostałą zabudową mieszkaniową jednorodzinną z przeznaczeniem pod zabudowę MN. Proponuję dodać jeszcze od strony zachodniej, na stronie zachodniej ulicy Cisowej, żeby to było jasne. Nie, numer nie, strona C, Ale pomiędzy skansenem a zabudową nie może być po jednej stronie, bo skansen nie jest po jednej i drugiej stronie. Ale musiał się odpowiednio z tego zabudować. Czyli jeszcze raz, proszę, po stronie zachodniej.
Bawem coś dzisiaj ten rok po prostu jechał. To dobrze, on zaniósł. Ja rozumiem, że możemy wyłączyć już tą mapę, tak? Proszę o pomoc, jeszcze ciekawy. Szkoda lampy. Prosimy o zniesienie terenu ZN przy ulicy Cisowej, oddziałku przypływaną pomiędzy skansenem budowy zadawianego a pozostałą zabudową mieszkaniową jedną linią MN od strony zachodniej tej ulicy z przeznaczeniem pod zabudowę MN. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Panie? Nie. Projekt przeciw. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Kolejna poprawka, która z autorstwa Łukasza Kubiaka. Zmienia się zdanie. Kategorycznie nie wyrażamy zgody na zabudowę typu MNW przy ulicy Hoffmana w punkcie 2 na następujące. Wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec zabudowy typu MNW. No, taka bardziej... Proszę, ktoś chce zabrać głos? Trzeba zmienić Hoffmana przez jedno S. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Łukasza Kubiaka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie wiem. Dziękuję, poprawka została przyjęta. Mamy ostatnią poprawkę autorstwa Piotra Trudańskiego. Do punktu 5 dopisuje się. Ponadto wnosimy o przeanalizowanie wszelkich proponowanych korekt w przebiegach lokalnych ciągów komunikacyjnych. Nowo proponowanych, jak i modernizowanych. Tak? Następnie dopisujemy. Dlaczego? Nie, no jeszcze raz. Przeczytaj może, dotrzymaj szybciej, bo później będzie na pewno. Jak te nowe propozycje to są ostatnie, bo tutaj już było... Ponadto odnosimy w punkcie 5 o przeanalizowaniu wszelkich proponowanych korekt w przebiegach lokalnych ciągów komunikacyjnych, nowo projektowanych i modernizowanych. Pytanie ewentualnie, jak to może być. Znaczy, bo powiem tak przewodniczący, bo jeżeli to jest to dopuszcza, to się może okazać, że takie połączymy jeszcze z kolerę trochę w studium. Znaczy to nie jest wykluczone, bo przecież jest skala jaką mamy i nie wiadomo co tam nas czeka. Proszę pana. Jest taka sprawa, że z sumą warunkowania jest dokumentem bardzo ogólnym. W związku z tym te uliczki, które są narysowane, w zasadzie służą temu, żeby można było przyporządkować, że przy jakiejś ulicy, tak żeby szukali działki na przykład przed chwilą, to jest kręska ulicy. Równie dobrze mogłoby nie wiem, coś nikt by nie wiedział z tego. Poza tym jest w studium jest rozwarstwione później. My mamy jedno jednoplansze. Jest rozwarstwione później na komunikację, na rzeczy zabytkowe jakie są. Jest co najmniej 6 później plan podstawowy studium, na których to wszystko jest. Więc nie widzę specjalnego celu. Ja to rozumiem. Ja to w pełni rozumiem i też bardzo dobrze, że na komisji też był przeciwny Szyszko po to, żeby to dawać. No. Natomiast w sytuacji wydaje mi się, że jeżeli dajemy jedną ulicę, no to dobrze by było. Nie, ale to ogólnie. To znaczy ja Państwu powiem, że patrząc na mapy dotyczącą komunikacji drogowej, to ona w ogóle nie porusza takich spraw, które my tu wpisujemy. Co napiszemy, to prawdopodobnie nawet odnośnie wszystko, bo może nie ma większego znaczenia, ponieważ studium tego nie zabiera. Plan ogólny, bo komunikacja to miała było wysokie, a plan ogólny to jest połączenie na tanie ogólne. Dobrze, Piotrek, czytaj dalej poprawkę, bo nie będziemy dobrze. To wstrzymuje się kolejny. Wnosi się o zapisze rozgraniczenie ciągów komunikacyjnych na ciągi pieszo-jezdne i jezdne. Kolejny punkt wnosimy o zaznaczenie graficzne ciepło wodnego wpływającego do zadania ustawy. Rozgraniczenie kosztów. Tak, może wyróżnienie, tak. Na podzielenie czegoś.
Również. Dobrze, czy ktoś z Państwa jakieś pytania do tej poprawki jeszcze ma? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Piotra Dębdejskiego? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, poprawka została przyjęta. Proszę Państwa, głosujemy w tym momencie uchwały wraz z wszystkimi przegłosowanymi poprawkami, jak Państwo wiecie, wszystkie przeszły. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu wraz z poprawką? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Thank you.